Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z regionu. W tym serwisie zobaczą Państwo między innymi. Polskie wojsko to coraz liczniejsza armia, nowoczesny sprzęt dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale także pamięć. Terenów inwestycyjnych jest tutaj od groma, zainteresowanych przedsiębiorców jeszcze więcej, więc musi być zaplecze w postaci właśnie oczyszczalni ścieków. Są to środki naprawdę potężne, związane z jednym ważnym dniem, czyli 15 października, czyli najbliższymi wyborami. Polsce grożą rządy wielkiego chaosu. Tak mówił na spotkaniu z mieszkańcami Przysuchy Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że opozycja, która nie potrafiła się zjednoczyć przed wyborami, zapowiada wspólne rządy po wyborach. Dominik Cierpiał. Za 5 dni Polacy zdecydują, czy Zjednoczona Prawica będzie rządziła trzecią kadencję, czy władzę przejmie rozproszona opozycja. Jeżeli ktoś dochodzi do władzy, mając w rządzie 11 partii, to naprawdę to jest bardzo trudne, żeby to jakoś skoordynować, żeby to jakoś działało. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość ocenia, że wygrana opozycji będzie oznaczała koalicję chaosu. Nie wiadomo, kto wówczas byłby premierem takiego rządu. Na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na Radzie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Tak mówił premier podczas debaty w Telewizji Polskiej. Jedno z pytań dotyczyło przyjmowania nielegalnych migrantów z Afryki. Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal. Rozumiem, czas. Jeszcze 10 sekund, to był ten pierwszy sygnał. I o tym skandalu migracyjnym będę jeszcze odpowiadał w takim razie w kolejnych moich minutach. Ostatecznie przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie zdystansował się od planów Europejskiej Partii Ludowej, które zakładają przymus przyjmowania migrantów. Dopóki będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, nigdy się tutaj nie znajdą. My będziemy strzegli naszych granic, strzegli bezpieczeństwa naszych obywateli. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby byli relokowani nielegalni migranci do Polski. Nie ulegniemy szantażu Unii Europejskiej. Publicyści zwrócili uwagę, że Donald Tusk przyszedł do studia bez marynarki i był wyraźnie zdenerwowany. Jego komunikacja była bardzo słaba, nie odrobił tej lekcji. Widać było, że przyszedł z pychą, z założeniem, że już wygrał. Dał sobie wmówić, że jest naturalnym zwycięzcą. Nie był. Tę debatę przegrał. Szef rządu zwracał uwagę, że powrót opozycji do władzy może oznaczać powrót do polityki niskich emerytur. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała mi, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska 2 złote. I poprosiła, żebym ja oddał te 2 złote Donaldowi Tuskowi. Po debacie premier wręczył szefowi Platformy 2 złote. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. Już za niespełna 2 lata wykuty w skale amfiteatr z górującym nad nim pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny zostanie kompleksowo zrewitalizowany. Dziś zaprezentowano, jak będzie wyglądać. Całość finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Pomnik czynu powstańczego na Górze Świętej Anny oraz amfiteatr zostaną przebudowane z pieniędzy Ministerstwa Obrony Narodowej. Polskie wojsko to coraz liczniejsza armia. Nowoczesny sprzęt dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale także pamięć. Nie będzie morale, nie będzie ducha wojskowego, jeżeli nie będzie pamięci o tym, co za nami. A 100 lat temu to były Powstanie Śląskie. To miejsce jest wyjątkowe na mapie nie tylko województwa polskiego, ale całej naszej ojczyzny. I wreszcie to miejsce doczeka się rewitalizacji kompleksowej. Teren ten jest kompleksem wojskowym. W 2021 roku przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich resortowi. Oznacza to dla mnie zaszczyt, że mogę być gospodarzem w takim miejscu jak Góra Świętej Anny, jak Pomnik Czynu Powstańczego, a z drugiej strony oznacza to również określone obowiązki wynikające z tego faktu. Obowiązki, które my poprzednio, nie będąc jeszcze oficjalnym użytkownikiem, czy tak spełnialiśmy. Wyłoniono już wykonawcę, który przystąpił do adaptacji istniejącej już dokumentacji remontowej. Ma na to 10 miesięcy. Plan jest taki, żeby w maju przyszłego roku dokumentacja była
gotowa. Następnie około lipca przyszłego roku weźmiemy i ogłosimy przetarg, wyłonimy wykonawcę, który we wrześniu przyszłego roku powinien przystąpić do remontu, do prac remontowych nad tym obiektem. Wszystkie prace mają zakończyć się 31 sierpnia 2024 roku. Jest to oddanie po tych ponad 100 latach hołdu tym wszystkim, którzy polegli na Górze Świętej Anny, wokół Góry Świętej Anny i na terenie całego naszego regionu, także sąsiedniego województwa śląskiego, w walce o polskość tych ziem. Dziś w hołdzie powstańcom złożono także kwiaty pod pomnikiem czynu powstańczego i mogiłą powstańców śląskich z 1921 roku na terenie sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej. Małgorzata Dziś-Skupińska, Kurier Opolski. Największa inwestycja w gminie Ujazd, czyli budowa oczyszczalni ścieków, otrzymała rekordowe dofinansowanie z Polskiego Ładu. 54 miliony złotych na inwestycje to nie jedyne dobre wieści, jakie przywiozła dziś do gminy poseł PiS Wioletta Porowska. W tym miejscu powstanie oczyszczalnia ścieków, która jest niezbędna dla dalszego prężnego rozwoju strefy ekonomicznej, która w Ujeździe była pierwszą w województwie opolskim i funkcjonuje od lat 90. Terenów inwestycyjnych jest tutaj od groma, zainteresowanych przedsiębiorców jeszcze więcej, więc musi być zaplecze w postaci właśnie oczyszczalni ścieków. Czegoś, czego nie widać, natomiast coś, co jest bardzo kosztowne. 54 miliony złotych, na pewno gminy nie byłoby by własnym sumptem taką inwestycję zrealizować, no więc znalazły się pieniądze w Polskim Ładzie, w programie, który wspiera właśnie strefy ekonomiczne. Olbrzymie pieniądze, wkład gminy to tylko 2%. A reszta właśnie z dotacji bezzwrotnej. Inwestycja nie tylko zapewni nowe miejsca pracy, ale też przyciągnie do Ujazdu nowe firmy. Budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. Decyzja środowiskowa już jest, a dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Oprócz samej oczyszczalni ścieków, to jest trzeba wybudować całą infrastrukturę towarzyszącą. Te oczyszczone wody trzeba odprowadzić kolektorem. Będziemy odprowadzać kolektorem do potoku Jaryszowiec w Kolonii, także tutaj cała jest infrastruktura również do wybudowania i jesteśmy na etapie, jeśli chodzi o ten kolektor, to jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Cieszę się, że jesteśmy tutaj na strefie i wraz z panią poseł udało nam się pozyskać tak duże środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Myślę, że mieszkańcy docenią pomoc państwa. Gmina Ujazd dobrze zapamięta datę 10 października 2023 roku. Poza wsparciem na budowę oczyszczalni nie zapomniano też o drogach, po których jeżdżą mieszkańcy. Ponad 5 milionów złotych trafiło na remont ulicy Kościelnej. W tym momencie jest to łącznik naprawdę między wsią a strefą, drogą krajową, więc tak naprawdę jest za wąska. Potrzebne jest obwodnienie, naświetlenie, więc można powiedzieć, to jest inwestycja bardzo długo wyczekiwana. Chodnik też się przyda? Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że tu mamy nasz lokalny kościółek, więc chodnik czy ścieżka pieszo-rowerowa dla mieszkańców czy dla dzieci jak najbardziej jest wyczekiwana. To jednak nie wszystko. Prawie 2 miliony złotych zostało przekazanych na remont dróg w Starym Ujeździe. Prezydent Opola w kolejnej politycznej szarży. Tym razem Arkadiusz Wiśniewski na cel wziął sobie rektora Politechniki Opolskiej, profesora Marcina Lorenca, mając mu za złe, że jako bezpartyjny kandyduje do Senatu z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem polityków PiS prezydent takimi zaczepkami leczy swoje polityczne kompleksy. Profesor Marcin Lorenc, kandydat do Senatu, startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że jak wszyscy inni dotychczasowi ludzie PiS, będzie na tak zwanej krótkiej smyczy prezesa Kaczyńskiego. W PiS głosuje się tak, jak chce prezes, a zdrajcy kończą jak minister Gowin, porzuceni przez najbliższych współpracowników. Uważam, że profesor Lorenc doskonale zdaje sobie z tego sprawę i niepotrzebnie ukrywa to, z której listy startuje. Napisał w mediach społecznościowych prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Rzecz w tym, że profesor Lorenc nie ukrywa, z czyim poparciem ubiega się o mandat senatora. Szanowny panie prezydencie, jak doskonale pan wie, w polityce liczy się skuteczność, a nie przynależność partyjna. Sam pan to udowodnił nieraz współpracując z Januszem Kowalskim, Patrykiem Jakim, czy jak ostatnio z Pawłem Kukizem, Nową Lewicą, czy też wciągając na listę swojego komitetu rektora Marka Masnyka.
Jestem kandydatem niezależnym. Wiem, po co kandyduję i nie jest to kariera polityczna. Zawsze podkreślam, że o człowieku świadczą jego czyny. Przyszłość to szybko zweryfikuje. Odpowiedział Arkadiuszowi Wiśniewskiemu profesor Marcin Lorenc. W PiS prezydenta Opola skomentował też poseł Marcin Ociepa. Prezydent Opola ma kompleksy, bo ma niespełnione ambicje parlamentarne i atakuje wszystkich, którzy chcą służyć naszej społeczności lokalnej bez opamiętania. No, przykład pana rektora Marcina Lorenca jest bardzo symptomatyczny. Przecież mieliśmy już senatorów, rektorów. Profesor Nicieja, profesor Wach. No teraz jest czas na profesora Lorenca i wszyscy, którzy mają dobrą wolę, powinni się z tej kandydatury cieszyć. Profesor Marcin Lorenc jest jednym z trzech kandydatów do Senatu w okręgu obejmującym Opole i powiat opolski, a zarazem jedynym w tym gronie mieszkańcem stolicy naszego regionu. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, które zdobędą ponad 60% frekwencji w niedzielnych wyborach i referendum, mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Pieniądze będzie można przeznaczyć na remizy strażackie, rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych, a także lokalny klub sportowy i budżet obywatelski. Zwycięska gmina w każdym powiecie może zyskać aż 2,5 miliona złotych wsparcia. Są to środki naprawdę potężne, związane z jednym ważnym dniem, czyli 15 października, czyli najbliższymi wyborami. Jako wojewoda opolski proszę wszystkich mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wspomagajcie państwo swoje gminy do 20 tysięcy mieszkańców, bo dzięki państwa aktywności, dzięki temu, że po prostu pójdziecie na wybory, weźmiecie udział w wyborach, weźmiecie udział w referendum ogólnokrajowym, dzięki temu państwa środowiska lokalne będą mogły uzyskać najmniej 500 tysięcy złotych, jeżeli przekroczycie w gminie tą frekwencję 60%, albo dla zwycięzców nawet 2,5 miliona złotych. Związek Powiatowo-Gminny Samorządy Ziemi Oleskiej otrzyma ponad 4,5 miliona złotych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Dziś promesę w Urzędzie Miejskim w Oleśnie wręczył wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. W skład Związku Powiatowo-Gminnego Samorządu Ziemi Oleskiej wchodzą cztery gminy: Olesno, Radłów, Zębowice, Gorzów Śląski i Starostwo Powiatowe. W powiecie oleskim służy ponad 2,5 tysiąca druhów ochotniczych strażach pożarnych. Na terenach wiejskich w prawie każdej rodzinie jest strażak. OSP pełni różne funkcje, integruje lokalną społeczność, ale przede wszystkim reaguje na różne zagrożenia, do czego niezbędne są odpowiednio wyposażone wozy. To są cztery nowe, nowocześnie, bardzo dobrze wyposażone samochody, które zasilą nasz związek. Założyliśmy związek powiatowo-gminny, który zrzesza cztery gminy. I każda gmina wytypowała jednostkę, tą najbardziej potrzebującą, i ta jednostka otrzymuje taki nowoczesny samochód. Takie auto wykorzystuje się do wszelakich akcji, bo to jest auto uniwersalne, czyli jeździmy do zdarzeń drogowych, do pożarów, do kataklizmów, czyli jakieś tam wichury, powodzie, czyli to jest auto wielozadaniowe. To nie ma przeznaczenia, jest auto uniwersalne. Promesę na zakup wozów wręczył wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy jest nasze bezpieczeństwo i to zarówno to zewnętrzne związane z siłami zbrojnymi, z obroną granicy Rzeczpospolitej, z obroną przed nielegalną migracją, ale także bezpieczeństwo wewnętrzne. Inwestycja w straże pożarne i państwowe i ochotnicze to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego czy tych, którzy na co dzień korzystają z usług straży pożarnej. Strażacy nowe wozy otrzymają w przyszłym roku. Hanna Honisz, Kurier Opolski. W Kędzierzynie-Koźlu swoją kampanię wyborczą podsumowała Wioletta Porowska. Posłanka spotkała się także ze swoimi sympatykami ze struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości. Obwodnica, na którą Kędzierzyn-Koźle czekał dekady. Dzisiaj to jest 230 milionów, łącznik do tego 88 milionów, proszę państwa. Kolejne inwestycje, które tutaj się pojawiły się dzięki Zjednoczonej Prawicy. Dzięki temu, że rząd Zjednoczonej Prawicy wierzył w ludzi i wiedział, że trzeba pomagać w takich inwestycjach. Żeby Polska, żeby Polska. Żeby Polska była Polską. Od kilkunastu dobrych dni przemierzamy wspólnie razem dla jednego
celu, który nam przyświeca, dla celu, aby Zjednoczona Prawica kolejny raz wygrała w wyborach parlamentarnych, przemierzamy wszystkie odcinki zarówno naszego powiatu, jak i naszego miasta, zachęcając Państwa do udziału w rozmowie, w debacie, zachęcając Państwa do udziału w referendum, które odbędzie się 15 października oraz w wyborach parlamentarnych. Rektor Politechniki Opolskiej, kandydujący z listy Prawa i Sprawiedliwości Marcin Lorenc, zaprezentował dziś członków swojego komitetu honorowego. Jak podkreśla kandydat, w kampanii wspierają go także środowiska pozaakademickie. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić kolejnych członków mojego komitetu honorowego. Poza środowiskiem akademickim, poza środowiskiem sportowym czy przemysłowym, również chciałbym tutaj przedstawić środowisko, którym też bardzo ściśle współpracuję jako rektor, a mówimy tutaj o szeroko pojętej ochronie zdrowia. Popieram pana rektora ze względu na fakt dotychczasowej współpracy. Współpraca podczas szczepień, współpraca jeżeli chodzi o studentów fizjoterapii, w tej chwili już również dietetyki. Działania, które pan rektor na Politechnice podjął, każdego praktycznie miesiąca widzimy w rankingach, jak Politechnika pnie się. Politechnika Opolska była jedną z pierwszych uczelni technicznych, która uruchomiła kierunki z szeroko rozumianej dziedziny nauk o zdrowiu, w tym także fizjoterapii, którą reprezentuję. Ta współpraca wydaje się rozumiana bardzo dobrze, łączenia środowisk właśnie medycznych i właśnie technicznych. Cieszymy się bardzo z podpisanego wiele lat temu porozumienia, które nie jest porozumieniem tylko na papierze. Od wielu lat realizujemy wspólnie inicjatywy. Jedną z takich największych są pierwsze w kraju targi dostępności. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Posiedzenie każdej Rady Społecznej powinno być dla rolników jawne, zaznacza wiceminister obrony narodowej Janusz Kowalski, który przygotowuje ustawę w tej sprawie. Jego zdaniem posiedzenie musi być rejestrowane z dźwiękiem i obrazem, a ten zapis musi być dostępny na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poseł Kowalski zwraca również uwagę, że dotrzymał słowa i do opolskich rolników trafi blisko 11 tysięcy hektarów ziemi. Pożar wybuchł w jednym z mieszkań w Brzegu. Do akcji gaśniczej skierowano 5 zastępów strażaków. Lokatorka zdołała uciec przed ogniem. Druhowie udzielili jej pierwszej pomocy. Ugasili też pożar w mieszkaniu. W najnowszym wydaniu tygodnika krapkowickiego ukazał się artykuł o awanturze dotyczącej odcięcia zasilania energetycznego klubowi sportowemu LKS Wiktoria Żyrowa, którego dokonała gmina Zdzieszowice. Piłkarze nie kryją oburzenia, bo uniemożliwia to prowadzenie wieczornych treningów. Ponad 100 dzieci nie może dalej trenować. Prezes klubu zaznacza, że nie rozumie, czemu klub został odcięty od zasilania. Na ich mapie jest 50 miejscowości. Dzisiejszym popołudniem bus zaparkował w samym centrum stolicy regionu. Opole odwiedziła Fundacja Klubów Gazety Polskiej. To w ramach akcji edukacyjnej Głosujesz, Decydujesz, Tour de Referendum. Tour de Referendum dojechało do Opola. Bus już stoi w centrum miasta. Jaka jest idea? O tym już teraz ze specjalistą, który w tym busie po całym kraju kilometry zmierzył. Proszę powiedzieć, jaka jest idea? Idea jest taka, żeby przybliżyć wyborcom ideę referendum, dlaczego warto wziąć udział w referendum. No i taka jest idea jakby główna tego całej akcji, tej całej akcji Tour de Referendum, tak, w tym momencie. Państwo jeździcie po całym kraju. Ile kilometrów za wami? Jest dużo, ponieważ jest przewidziane 50, do piątku włącznie jest przewidziane 50 miast. Jeżdżą dwie ekipy po różnych miastach, po różnych miejscach w całej Polsce. Z jakimi pytaniami najczęściej podchodzą obywatele naszego kraju do was? Różne pytania, często pytania techniczne dotyczące, czy będą liczone głosy na przykład na każde pytanie oddzielnie, czy łącznie, jak się będzie odbywało to głosowanie, tego typu pytania. Że też są pytania ogólne dotyczące samego jakby sensu czy idei wzięcia udziału w referendum i dlaczego to jest potrzebne na przykład, tak? W tym momencie plus też są tematy dotyczące tych pytań, czyli zagadnień, które zostały tam postawione w tym referendum. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. A Tour de Referendum, ten bus i tych ludzi będzie można spotkać jeszcze na ulicach naszego kraju do 13 października.
To już wszystkie informacje w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Tomasza Gduli będzie wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. A ja spotkam się z Państwem w kolejnych serwisach informacyjnych o 20.30 i 21.30. Zapraszam przed telewizory. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.